i poezja, i proza, i dla dzieci literatura. No i oczywiście co roku dostaję też warszawski pisarz. Laureatem 4. edycji Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii warszawski twórca został Janusz Głowacki. Ja się dowiedziałem w ostatniej fazie, także zniosłem to z godnością i radością. Ta nagroda jest takim połączeniem teraźniejszości z przeszłością, a przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że jeszcze ciągle czytamy. Niewystarczająco oczywiście. Bardzo się cieszę, ja się po prostu czuję warszawiakiem od stóp do głów i właśnie cieszę właściwie na każdą książkę, która tu została i nominowana, i wyróżniona. Nagroda, która nazywa się, która nosi imię Miasta Stołecznego Warszawy, jest dla mnie taką nagrodą, można powiedzieć, rodowodową i tożsamościową. Przyjemnie, wie panie, no w Ameryce to ja dostałem bardzo dużo nagród, ale w Polsce to jest bardzo trudno dostać. To jest trudny rynek bardzo, także jestem bardzo szczęśliwy. Ta uroczystość z pewnością buduje prestiż tej zacnej nagrody, na czym nam ogromnie zależy. Praca nad upowszechnianiem słowa pisanego jest nam szczególnie bliska również z tego względu, że jesteśmy współorganizatorem warszawskiego kiermaszu książek. Wyłączmy telewizor, wyłączmy internet, weźmy sobie jakąś dobrą książkę, przedtem pożyczmy od sąsiadów z biblioteki, albo pójdźmy sobie do księgarni, poszperajmy trochę na półkach i sobie kupmy.